zacząłem bardzo nerwowo i już w pewnym momencie mówię, no nie, tak to nie może wyglądać, że przyjadę do Urani. Ugotuje mnie Wojtek Żaliński i jeszcze wyciągnął ten mecz, ale na szczęście podnieśliśmy się i pokazaliśmy, w jakiej jesteśmy formie, a jesteśmy w bardzo dobrej formie. Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy, a z seta na set my się rozkręcaliśmy, graliśmy coraz lepiej i potem już naprawdę dominowaliśmy. Wynik mówi wszystko. Weszliśmy na mecz z takim dosyć dużym animuszem i szybko objęliśmy bardzo wysokie prowadzenie, a myślę, że to w jaki sposób to prowadzenie straciliśmy rzutowało na naszą dalszą i zespołu zawiercia postawę w dalszej części meczu. To był chyba jedyny moment w tym meczu, kiedy wywarliśmy na nich taką presję na zagrywce, jaką powinniśmy wywierać w spotkaniach we własnej hali. To był moment, kiedy to z naszej strony była presja na boisku i my dyktowaliśmy warunki, no ale zawiercie nas potem skruszyło, jakby potrzebujemy zwycięstwa jak tlenu, znajdujemy się pod wodą i będziemy trenować jeszcze mocniej i jeszcze więcej motywacji włożymy w kolejny mecz po to, żeby go wygrać. Dziękujemy bardzo.